badań. Zaraz trzęsie mnie wszystko boli. Odbył wadę. Część oddziału Wielkiego Mistrza starających się znajomników z różnych krajów, bombardować Kęcią. Przechodziło przez wadę. Wracała równa, zła, nieopłacona. Chociaż tak szczerze mówiąc. Po drodze, korzystając z okazji, że wojska polskie przebywały jeszcze w większości na północy, prowadząc tam działania wojenne, po drodze napadali na mniejsze osady, grody i co po niektóre zamki, ażeby powetować sobie trudne wyprawy i koszty, które ponieśli i zagarnąć dobra, palić, grabować, no i oczywiście zawolić, zmierzając do swoich rodzinnych domów. Była to oczywiście wielka zawiłość wojenna, ale dotkliwe te potyczki i napaści dały się we znaki ludności okolicy, przez którą przechodzili. Tak też było w pobliżu Będzina. Zbliżali się od północy, zbliżali się coraz bardziej do murów miasta i murów zamkowych. A wiodły rycerz Robert, słynny, krwawy i nieprzejednany najemnik, który cierżąc w ręce swych nadludzkich rozmiarów miecz, którego żaden normalny śmiertelnik niewielu potrafiłoby unieść, prowadził swych weteranów zaprawionych w bojach, łupach i w sprawianiu ludzkiego nieszczęścia. Idąc bogaty, cały w Będzinie, miasto, licząc się z tym, że przecież zasilili oni królewskie chorągwie pod Grunwaldem, sądził, że taki zamek jest godzien jego, że będzie godnym łupem dla takiego wojownika, myśląc, że obrona jest słaba i nieliczna. Kiedy podeszli pod zamek, jako pierwsza odpowiedziała oczywiście czujna będzińska artyleria. Strzały wstrzymały, na chwilę ich zdeprymowały napastników, którzy zapomnieli, że artyleria zamkowa tak szybko sprawi się i odważnie na salwę w stronę. Jednak kiedy przerwali artylerzyści, aby nabić swą broń, ruszył swoich pancernych pan Robert. Zbliżał się w uporządkowanym szyku. Tak, ci ludzie widzieli, jak prowadzić bitwy, jak stawiać do walki. To nie była hałasna, to było zdyscyplinowane rycerstwo i zacięstwo. Widzieli artylerzyści, że sytuacja jest coraz trudniejsza. Nie nadążyli nabijać broni. Mieszkanie z Będzina skoczyli im na pomoc i rzucili się na piechotę Roberta. I z pewnością zakończyłaby się łatwo obrona będzińskiego zamku. Gdyby nie Porgrabia Mikołaj, który wyprowadził swoje wojska na niespodziewającego się tego napastnika. Bitwa rozkazała teraz ma dobre. Pod całym zamkiem, na całym podstawku i stała się za bój miasta. Pierwsze trupy uporczywie walczących rycerzy trwały swo bojowisko. Zarówno do Porgrabia Mikołaj, jak i Robert odciągnęli swoje chłopce i postanowili uporządkować
pojawił się jeszcze raz. Wyrównywali szyki, zaganiali do sprawy swoich rycerzy. Postanowili zgodnie z obyczajem wysłać najlepszych rycerzy na targ, na pojedynki. Tak jest, doszło do zwyczajnych takich sytuacjach przepychanych. Każdy twierdzi, że jego rycerze są najlepsi i z nogą przeciwników. Dwóch na dwóch, tak postanowili, że będą walczyć tarczownicy. Rozlecimy harcownicy, bój dalej pozostawał nierozstrzygnięty. Cóż uczynią teraz? Dalej ten pojedynek nie rozstrzygnął walki. Nie wytrzymała piechota i rzuciła się na siebie. Postanowili wysłać swoich najlepszych po jednym rycerzu. Po jednym z najlepszych rycerzy. Tak jest, wyszedł znany z wielkiego wniosku rycerz Michał z Węglina. A naprzeciwko niego sławny Piotr. Obrońca Peru, ten, który do końca walczył pod Grunwaldem i uniknął wielki niewoli. Coraz bardziej gramy nad przeciwnikami.